Przeszła piekło, ale przeżyła. Choć pobyt w obozie Ravensbrück to dla pani Krystyny trauma na całe życie, dzięki jej wierszom o tamtych wydarzeniach mogą pamiętać kolejne pokolenia. Jechaliśmy pociągiem, nie, tymi spadłami. I jak przyjechałam, ojca odłączyli w Oranienburgu i tam zginął ojciec mój, no a mnie do Ravensbrücku. No to było straszne, co, bo przede wszystkim było strasznie gorąco, myśmy tak siedziały cały dzień bez jedzenia, bez picia i później nas wzięli do łaźni, kaszubali, ten obóz wzięli nas. No i pamiętam, że to było, no, ciężko było, bardzo ciężko, bo ja miałam 15 lat. Czyli tyle samo, ile młodzież, która po 80 latach stara się interpretować wiersze pani Krystyny i innych więźniarek. W Rudzie Śląskiej odbył się finał 9. edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück. Szukając fragmentu, chciałam znaleźć ten, który najbardziej... W najlepszy sposób wyraża emocje tych osób, które przeżyły to piekło. Stanisława Jabłońska, mimo tego, że skończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej, pisze w tak piękny i tak poetycki sposób, wyraża tak niepowtarzalne emocje, które ja mam przyjemność i dumę zaprezentować. Szerzenie takiej wiedzy i pamięci o więźniarkach z Ravensbrück i nie tylko, ogólnie o takich ludziach poszkodowanych przez wojnę, przez nienawiść. Trzeba po prostu to szerzyć, trzeba mówić światu, co się stało. Zadaniem każdego z uczestników konkursu był wybór i przygotowanie recytacji 2 utworów, jednego wiersza i jednego fragmentu prozy ze spisu, który zawiera wspomnienia więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Dzięki tym utworom, tym tekstom zrozumieliśmy, co tak naprawdę wydarzyło się w KL Ravensbrück, ale także w wielu innych obozach koncentracyjnych. I co więcej, to jest niezwykły zapis wielkości duszy człowieka, która nawet w piekle potrafiła ocalić dobro i piękno, a nade wszystko miłość. Brzmi to banalnie, ale w istocie do tego sprowadza się ten przekaz. Honorowymi gośćmi wydarzenia były były więźniarki obozów koncentracyjnych, które podzieliły się z młodzieżą wspomnieniami z okresu wojny. Byliśmy na liście, mieliśmy tam przeznaczone coś innego. I taki był sygnał, że ja jak przyjdą, to ja mam uciekać tam do cioci gdzieś. No, bo to taka mała miejscowość, ale do rynku. I pamiętam ten moment, że taką wróciłam taką moją lalę, dużą i uciekłam, ale po chwili to był kilometr, jak doleciałam do tej cioci, to mówię, już przyszli. Za chwilę przyleciała moja siostra, która była starsza ode mnie 5 lat i mówi, z powrotem, bo jesteś już na liście. Podczas dzisiejszej gali finałowej z literaturą obozową zmierzyło się 28 osób wybranych spośród ponad 300 uczestników. Nagrodą główną w konkursie dla wszystkich finalistów jest wyjazd i odwiedzenie miejsca pamięci i przestrogi Ravensbrück w Niemczech.